Polski sukces na światową skalę. Mierzymy wysoko, sięgamy po wygraną. Grupa Azoty. Chyba można być zadowolonym z wyników i skoków zawodników. Jak to oceniacie? Generalnie oceniam pozytywnie. Wiadomo, że dzisiaj te warunki troszeczkę są zmienne. Olek w tej serii kwalifikacji miał troszkę więcej szczęścia, wykorzystał te warunki. Natomiast Piotrek skakał w troszkę gorszych, można powiedzieć, go odmiennych te warunki. Ale sam skok był niezły, a co można jeszcze powiedzieć, na pewno nie był to idealny skok. Potrafi lepiej skoczyć, udowodnił to w tej serii treningowej, drugiej treningowej. A Olek zniszczył od razu życiówkę, dzisiaj zrobił to chyba pozytywne bardzo. No pozytywne, niestety nie da się ukryć, że jak to Jaś już to zrobi, za każdy rekord życiowy trzeba czekoladę kupić, także musimy się zatrzymać w bili i coś kupić. A jak zawodnikom pasuje generalnie ta skocznia? Ten obieg jest w porządku taki? Obydwa, jak i Piotrek, tak i Olek, bardzo lubią skakać na dużych skoczniach i no trudno, ja nie wyobrażam sobie, zresztą oni też, żeby tu nie skakać. Co zwrócił uwagę, bardzo wysoki lot i parcie duże i cieszą się tymi skokami. Przede wszystkim to jest najważniejsze, że sprawia im to przyjemność i chcą daleko skakać. Mam nadzieję, że tak i będzie jutro i pojutrze. Czy obu stać na punkty jutro? No zdecydowanie tak. Udowodni to i Piotrek, i Olek, także liczymy na nie tylko na punkty, ale na dobre punkty. Czy te prognozy Was jakoś nie przerażają? To znaczy nas przeraziło to, co było na odprawie mówione, ta siła wiatru zdecydowanie miała być większa, natomiast po powrocie jeszcze raz sprawdzaliśmy prognozy i całkiem to dobrze wyglądało i dzisiaj generalnie sprawdziło się to, co myśmy zauważyli. To dziękuję i życzę powodzenia jutro.